Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam recenzję oto takiego zestawu z LEGO City Stunts. No i co? Kupiłem go w Legolandzie. No i tak się prezentuje. No i myślę, że przechodzimy do składania. Dobra, pudełko udało się otworzyć. Niestety się rozwaliło, więc trochę szkoda. Ale co, wysypujemy zawartość. Oj, tu poleciały klocki i saszetka z kilkoma tymi częściami. Więc co, zabieram się za składanie. A i tu jeszcze instrukcja została w skrzynce. Więc ja tutaj zabieram się za składanie. Tak się prezentuje złożony zestaw i przechodzimy do bliższej recenzji. Więc tak się prezentuje motor. Mamy tutaj oto taki fajny nadruk kaczki. Tutaj z przodu kaczuszka. Tutaj taki kran. No i z drugiej strony też tą kaczuszkę. No i tak od środka i od spodu. I pierwszy raz mam ten zestaw, więc to powinno działać na zasadzie, że naciągamy do tyłu i puszczamy i to jedzie samo, tylko chyba trochę mocniej trzeba. Dobra, coś to nie działa, dajcie chwilę, aż to przekombinuję. Dobra, to trzeba napędzić, nie ciągnąć do tyłu, sorry. Więc no, robimy tak i puszczamy i to jedzie. Więc no, tak działa ten motor. I przechodzimy do figurki. Figurka bardzo fajna, tak się prezentuje. Tutaj tak, główka ten i od tyłu takie fajne logo z tą kaczuszką i możemy jej zamiast tego to kasku z takimi okularami dać włoskie i tak się prezentuje. Dobra, teraz jeszcze tam zrobimy, żeby pokazać wszystko. Tak się prezentuje figurka już tam bez niczego i tutaj mamy drugi nadruk twarzy, taki no tak jak widzicie, nie wiem jak go nazwać, no i tak z przodu uśmiechnięta twarz i tak się prezentuje figurka. Czy ten zestaw jest warty polecenia i zakupu? Według mnie tak, dostajemy naprawdę fajny motor i bardzo fajną figurkę. Więc uważam, że tak, zestaw jest warty zakupu. W Polsce, z tego co wiem, jest ciężej go dostać, no bo nie wiem, czy przez ten element wanny, czy co, ale no, polecam każdemu. I ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i pa, pa.